Henry Rozier, komentarz do listu do Tytusa, rozdział pierwszy, wersety od 10 do 16. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Wersety 10-11 opisują zbuntowanych i nieposłusznych. Wiele takich osób było w zborach na Krecie. Osoby te charakteryzują się, po pierwsze, buntowniczością. Nie akceptują ustanowionego autorytetu, sprzeciwiają się i wynoszą ponad wszelki nadzór, który Bóg ustanowił dla utrzymania porządku w swoim domu. Po drugie, niekarnym, nieokiełznanym gadulstwem. Często wyłącznie pewna doza elokwencji maskuje duchową i moralną bezwartościowość tych ludzi. Niepokojące jest to, że mogą przekonać do swoich poglądów tych chrześcijan, którzy są nieświadomi, niepouczeni bądź powierzchowni oraz światowi i dlatego niezdolni do rozpoznania prawdziwych zamiarów i intencji. Po trzecie, zwodniczością, oszustwem. W rzeczywistości osoby tego pokroju są narzędziami szatana, kłamcami, którymi władca ciemności zręcznie się posługuje, aby szkodzić i niszczyć. Te cechy występowały często, zwłaszcza wśród obrzezanych. System oparty na zakonie skutecznie zwodzi świat duchowy, zakładając rzekomą zdolność człowieka do czynienia dobra. Opisani powyżej buntownicy nie zdają sobie sprawy z absolutnego zepsucia grzeszników. Nie można dopuścić, aby ludzie takiego pokroju atakowali naukę łaski i wiary w Kościele Bożym. Ich działalność może zniszczyć domy wierzących. Wiadomo, jak niebezpieczna może być sytuacja, gdy głowa rodziny da się uwieść nauczaniu fałszywych nauczycieli i zwodzicieli. Nieraz całe rodziny porzucały zdrową naukę Kościoła Bożego, aby powrócić do reguł zakonu i w ten sposób stawały się narzędziem zniszczenia, zamiast służyć budowaniu ciała Chrystusowego. Ludzie ci nauczali rzeczy niegodnych, sprzecznych ze zdrową nauką, reprezentowaną przez starszych i Tytusa, który był napominany, by mówić o tym, co odpowiada zdrowej nauce. Drugi rozdział, pierwszy werset. Owi zwodziciele nauczali dla haniebnego zysku. Czynili to, co nie należy. Odciągali chrześcijan od Chrystusa i prawdy. Ich przeciwieństwem byli starsi, obierani zgodnie z wolą Bożą, niechciwi brudnego zysku, werset 7. Krnąbrni i zbuntowani nauczyciele wiedzieli, że ich fałszowana nauka odpowiada
upodobaniom wielu. Świadomie czynili zło, ogarnięci rządzą mamony. Abraham postąpiłby haniebnie, gdyby przyjął dary króla Sodomy. Podobnie Piotr, gdyby wziął pieniądze od Szymona Czarnoksiężnika. Wśród przedstawionych tu osób pokaźną grupę stanowili Żydzi pochodzący z Krety. Kreteńczycy, podobnie jak inne narody, mieli swoich własnych proroków, poetów i moralistów, którzy w swoich dziełach dawali wyraz głębokiej pogardzie wobec współobywateli. Podobną postawę przyjmuje wielu moralistów, gdy podejmują się oceny człowieka. Ich ocena, choć niezbyt pochlebna, jest niewątpliwie bliska prawdy. Problem polega na tym, że krytykują innych, a nie potrafią dostrzec własnych grzechów. Niestety ci ludzie nie popatrzyli na siebie przez pryzmat Bożej prawdy. Nie potrafili powiedzieć, jak Hiob kajam się w prochu i popiele. Czytamy o tym w Księdze Hioba 42:6. Epimenides, filozof i mąż stanu, wieszcz z Krety, ocenił swych współobywateli 600 lat przed Chrystusem w następujący sposób. Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Kłamstwo, bestialska złość i obżarstwo. Żądze, które chcieli zaspokoić bez pracy i zadawania sobie trudu. Takie przywary mieli Kreteńczycy. I być może do dzisiaj w tej kwestii niewiele się zmieniło. Apostoł przyznaje, że jego świadectwo jest zgodne z prawdą. Epimenides, oceniający krytycznie swych rodaków, miał rację. Jego wypowiedź zgodna była z oceną Bożą. Głosił prawdę. Widzimy to w Rzymian 1 rozdział, 18 werset. Przytoczony tutaj werset brzmi dosłownie: albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy w nieprawości posiadają prawdę. Jak zatem należało potraktować takich ludzi? Karć ich surowo, mówił apostoł do swego delegata. W drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, 10 werset, pojawia się ten sam grecki wyraz, gdy Paweł mówił o surowym postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa, jakiego udzielił mu Pan ku budowaniu, a nie ku niszczeniu. Zatem zalecono tu surowość wobec zwodzicieli. Do owego zadania upoważniono z mocą i autorytetem nie starszych, lecz Tytusa obdarzonego pełnomocnictwem apostoła. Źródłem jego autorytetu był Pan. Kilkakrotnie Paweł bywał surowy, nawet wobec Piotra. Postępował tak wówczas, gdy w grę wchodziła wiara i zdrowa nauka. Niemniej jednak powodem ostrej nagany skierowanej do nieokiełznanych gadułów i oszustów była miłość. Celem napomnień nie było odrzucenie tychże krnąbrnych osób, lecz doprowadzenie ich do duchowego uzdrowienia. Zastosowanie duchowego autorytetu było konieczne, aby doprowadzić te osoby na powrót do rozpoznania prawd wiary. Oczywiste jest, że ów autorytet wykonywany musiał być przy użyciu Słowa Bożego i w mocy Ducha. I nie słuchali żydowskich baśni. Baśnie zmiankowane są w pierwszym liście do Tymoteusza 1:4, gdzie odróżnione są od powiązanych z nimi niekończących się rodowodów.
Te ostatnie nie mają nic wspólnego z rodowodami przedstawionymi w Starym Testamencie, lecz są mieszanką żydowsko-spirytystycznych i chrześcijańsko-filozoficznych spekulacji, później przejętych przez otoczenie pogańskie. Żydowskie baśnie nazwane w pierwszym liście do Tymoteusza czwarty rozdział, siódmy werset, babskimi baśniami, są wytworem orientalnej wyobraźni, która mieszana jest z nauką Pisma i pod pretekstem upiększenia prawdy szpeci ją i niszczy. Apostoł Piotr nazywa je zręcznie zmyślonymi baśniami. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, szesnasty werset. W analizowanym fragmencie apostoł rozróżnia żydowskie baśnie od nakazów ludzkich. Jedne i drugie pochodzą z kręgu żydowskiej kultury. Nakazy ludzkie. Nakazy, o których mowa, to nie przykazania zakonu dane od Boga, lecz wymyślone przez ludzi przepisy religijne podniesione do rangi tradycji, których w judaizmie jest niezmiernie dużo. Najczęściej wspomina się o nich w Ewangeliach, gdzie czytamy o obmywaniu kielichów i dzbanów. Przez tego rodzaju nakazy ludzie odwracali się stopniowo od prawdy. Widzimy to w Ewangelii Marka, 7 rozdział 2 do 23 wersetu. Żydowskie micwy, czyli przykazania rabiniczne, pozostawały w kontraście do urzędu apostolskiego Pawła, który dążył do poznania prawdy. Rozdział 1, werset 1. Dla czystych wszystko jest czyste. Za sprawą dzieła Chrystusa i Ducha Świętego chrześcijanin jest czysty przed Bogiem. Widzimy to w 1 Koryntian 6, rozdział 11, werset. Jako taki nie może zostać zbrukany jakimkolwiek brudem. A właśnie tej prawdzie przeczyli zwolennicy żydowskich nauk, głosząc swoje nakazy ludzkie. Tymczasem Słowo Boże wzywa nowego człowieka, by podążał w śladach Jezusa. Pan nie mógł nigdy ulec zanieczyszczeniu, ani przez trąd, ani przez jakąkolwiek inną nieczystość. Mógł uzdrowić grzesznika, cudzołożnicę, ale sam nie został przez nich zanieczyszczony. I odwrotnie, na skalanych i niewierzących żadna czystość nie wywierała oczyszczającego wpływu, gdyż zbrukane jest ich wnętrze, to znaczy ich umysł, usposobienie i sumienie. W wersecie 16 opisany jest charakter tych zanieczyszczonych ludzi. Twierdzą, że znają Boga, podczas gdy ich uczynki dowodzą czegoś zgoła odmiennego. Zapierają się Boga na podstawie uczynków, możemy rozpoznać, czy naprawdę, jak twierdzą, znają Boga. Trudno oczekiwać od nich czegoś dobrego. Są to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni. Warto przyjrzeć się również dobrym uczynkom. W tym krótkim liście mowa jest o nich aż 6 razy. Pierwszy rozdział, 16 werset, drugi rozdział, 7 werset i 14 werset, trzeci rozdział, 1 werset, 8 werset i 14 werset. Nauka, która nie prowadzi do pobożnego życia i gorliwego wykonywania dobrych uczynków, nie jest zdrową nauką. Jest niezwykle ważne, abyśmy pamiętali o tej prawdzie. I przeciwnie. Bóg nie ma upodobania w praktycznej dobroczynności, jeżeli u jej podstaw nie leży zdrowa nauka. Pierwszy list do Tymoteusza traktuje o zachowywaniu zdrowej nauki w domu Bożym. Często również wspomina o dobrych uczynkach. Drugi rozdział, 10 werset, trzeci rozdział, 1 werset, piąty rozdział, 10 i 25 werset, szósty rozdział, 18 werset. Bardzo ważny fragment drugiego listu do Tymoteusza, co widzimy w rozdziale
drugim, 21 wersecie tego listu, przypomina, że oczyszczenie to znaczy odłączenie się od zła obecnego w domu Bożym, przygotowuje nas do wszelkiego dobrego dzieła. Niestety prawda ta nie spotyka się ze zrozumieniem wielu drogich dzieci Bożych. Nieustannie mówią o dobrych uczynkach, chociaż nie uczynili jeszcze tego, co jest pierwszym warunkiem ich wykonywania. Nie oczyścili się od naczyń ku niesławie. To znaczy, ludzi w obrębie wielkiego domu, czyli chrześcijańskiego wyznania, którzy zniesławiają swoim życiem Pana. Istotą dobrych uczynków jest to, że są one skutkiem świętości i miłości. Jezus, święty sługa Boży, namaszczony Duchem Świętym, chodził z miejsca na miejsce, czyniąc dobro. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. Wszystkie uczynki Jezusa, wykonane z mocy Ojca, były dziełem miłości. Podobnie było w przypadku Jego uczniów. Życie Dorkas wypełnione było dobrymi uczynkami, o czym świadczą Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 36 werset. To miłość była wewnętrzną siłą napędową Jego działalności. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 werset, dobre uczynki przedstawione są jako konsekwencja miłości. Podobnie przedstawiono czyny świętych wdów w pierwszym liście do Tymoteusza, 5 rozdział, 10 werset. W liście do Efezjan, 2 rozdział, 10 werset, napisano, że chrześcijanin stworzony jest w Chrystusie do dobrych uczynków przygotowanych przez Boga. Owe dobre uczynki wykonywane są w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 9 werset do 10. Są spełniane ze względu na Pana Jezusa. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 6 werset. Świętych, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 36 werset. I wszystkich ludzi, Galacjan 6 rozdział 10 werset. Jednak zawsze powinny być wykonywane dla Chrystusa. Świat nie potrafi zrozumieć dobrych uczynków wykonywanych dla Chrystusa, ponieważ nie zna Pana i co więcej jest Jego zdeklarowanym wrogiem. Olejek Marii jest głupstwem w Jego oczach, zaś miłość Boża, która kieruje sercem wierzącego, jest dla człowieka, który nie doświadczył narodzenia na nowo, martwą literą, zewnętrznym nakazem. Chrześcijanin, nawet najcnotliwszy, narażony jest na pokusę czynienia zła i musi z Bożą pomocą być chroniony od wszelkiego grzechu. Na przykład 2 Tymoteusza 4,18. Złe uczynki wszak są typową cechą wrogów Bożych, Kolosan 1,21. Martwe uczynki są przeciwieństwem żywych uczynków. Ich źródłem nie jest Boże życie zaszczepione w sercu wierzącego. Nie są one, co prawda, nazwane złymi uczynkami, ale ponieważ ich źródłem jest grzeszna natura nieodrodzonego człowieka, nie mają żadnej wartości w oczach Boga, i człowiek powinien zostać od nich uwolniony. O czym pisze list do Hebrajczyków, 6 rozdział, 1 werset, 9 rozdział, 14 werset. Podobnie jak złe uczynki będą przedmiotem wyroku Bożego, który zostanie ogłoszony przed tronem Baranka, o czym czytamy w objawieniu Jana, 19 rozdział, od 11 do 15 wersetu. Co się tyczy porządku w domu Bożym, to rozpoznać go można po dobrych uczynkach wierzących, nie po słowach. Wyznanie, nawet najbardziej wzniosłe, nie zmienia faktu, że osoba, która je wypowiada, może być w oczach Boga obrzydliwa i nieposłuszna.